Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. A dzisiaj podsumowanie. Podsumowanie ostatniej kolejki w wykonaniu Wisły Kraków. W sumie pierwszej kolejki, więc tej ostatniej, no to chyba nie za dobry dobór słów. Aczkolwiek, mimo wszystko, witam was bardzo serdecznie. Pierwsza kolejka zakończona wynikiem 1-1, także podział punktów, chyba zasłużony podział punktów, bo żadna ze stron chyba nie zasługiwała na to, by tutaj 3 punkty zgarnąć, więc myślę, remis zasłużony. No powiem tak, jeśli chodzi o Wisłę Kraków, no wynik lepszy niż gra, bo gra nie była, tak szczerze mówiąc, bardzo, no, na pewno nie była super, na pewno nie była nawet solidna, przyzwoita. No myślę, że bardzo przeciętnie, a momentami słabo, jak to niektórzy mówili, fatalnie. Także no dużo dobrego dzisiaj nie powiemy. Myślę, że to jest parę epizodów tak naprawdę, parę momentów, gdzie możemy pochwalić Wisłę Kraków. No i takim momentem chyba było pierwsze 15 minut, oczywiście pierwszej połowy, no i myślę też ten początek drugiej był obiecujący, reszta raczej, no zawiedli nas tutaj piłkarze Wisły, tutaj to nie było wielkiej jakości, było dużo takiej nerwowej gry, to tempo nie było najlepsze, dużo też nieskuteczności w ataku, trzeba sobie powiedzieć, bo tych pierwszych 15 minutach pierwszej połowy, no tam właśnie ta skuteczność nas zawiodła, marnowaliśmy sytuację za sytuacją. Bramkę dla Wisły Kraków strzelił Jakub Błaszczykowski, który no miał troszkę szczęścia, bo tutaj strzał taki, no, który szedł w zupełnie inną stronę, uderzył, a był rykoszet po prostu, piłka zmieniła tor lotu. No i Steinborst tutaj nie mógł nic zrobić. No można powiedzieć tak, że Kuba strzelił tak, że no, bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Oczywiście, no w sumie jakby na to nie spojrzeć, to tak było, prawda? Że tutaj, no choćby Steinborst tam, nie wiem, no jakby chyba tam musiał na środku stać albo na tej, no ciężko było to przewidzieć, więc no można by powiedzieć, że strzał idealny. Aczkolwiek no tutaj więcej szczęścia niż pewnie rozumu ktoś powie, ale ja się bardzo cieszyłem, takie bramki też trzeba strzelać, a jak to mówią, szczęście sprzyja lepszym, czy w tym przypadku lepszemu. Asystował przy tej sytuacji Sawicz, który no nic nie pokazał specjalnego, ale o tym będzie w ocenach. Ale zanim bramka Wisły, była też bramka Jagiellonii, gdzie niestety nie popisała się defensywa Wisły Kraków, ale również nie popisał się akurat w tej sytuacji Mateusz Lis, który nie bronił źle w tym spotkaniu, ale przy tej sytuacji no troszkę, a nawet bardzo zawalił, bo to powinien po prostu wybronić, ale nie wybronił, później raczej bronił całkiem solidnie, nie miałem jakichś większych do niego zastrzeżeń. Także no myślę, że tutaj jedynie w tej sytuacji Mateusz trochę się zachował źle. No cóż wam powiem, no mecz taki, który no ciężko, no mówię, remis chyba zasłużony, gra niestety nie za dobra Wisły Kraków. Oczywiście nie przesadzałbym, jakoś bym nie dramatyzował od razu, że tragedia, Jezu, zwolnić, skowronek out, no nie, słuchajcie, jeszcze poczekajmy, niech ta drużyna się troszkę zgra ze sobą, bo jak wiecie, teraz mamy taki dosyć specyficzny okres pandemiczny, te przygotowania są też właśnie inne, pewnie na swój sposób trudniejsze, także spokojnie, jeszcze będzie dobrze, prawda, jest ściernisko, a może będzie San Francisco, no trzeba, ja w to wierzę, nie wiem czy wy, ja w to głęboko wierzę, że jeszcze Wisła w niedalekiej przyszłości będzie grała lepiej w piłkę niż to, co oglądaliśmy właśnie w Białymstoku. Myślę tyle o tym spotkaniu, no wiele, wiele dobrego powiedzieć nie możemy. Oprócz jakichś tam momentów w tym meczu, momencików w zasadzie, to wiele dobrego nie możemy powiedzieć. Myślę, że troszkę więcej wyjdzie w tych ocenach piłkarzy, bo troszkę będę chciał właśnie więcej powiedzieć. No wtedy wyjdzie, co wyszło, nie? Co nie wyszło, co wyszło. Powiem tak, jeszcze tak dodając, środek pola to był dramat. To szczerze, tutaj to, co było siłą na początku rundy wiosennej tamtego sezonu, jeszcze przed tym restartem ligi,
to, czy w ogóle zawieszeniem ligi, może tak powiem, to fakt, że faktycznie ten środek pola dobrze działał. Naprawdę, ten środek pola to mieliśmy taki, że nawet jak ktoś by coś tam w obronie coś nie działało, to jednak gdzieś ten środek pola to nadrabiał. Ci zawodnicy byli też top w formie, trzeba sobie jasno powiedzieć. Więc stąd myślę taki efekt, że teraz no, wymagania są spore, a gdzieś ten wynik nie do końca jest taki, jaki byśmy chcieli. Ale dobrze, przejdźmy sobie do ocen. Ocen poszczególnych właśnie piłkarzy, którzy wystąpili w meczu z Jagiellonią. Mateusz Liss, zaczynając oczywiście standardowo od bramki. Będę sobie pozwolić, że będę sobie spoglądał, bo tutaj mam oceny i tak dalej, i tak dalej. 4. Dlaczego 4? No myślę, oprócz tej jednej sytuacji, to bronił całkiem przyzwoicie i jakby no, nie mam, jak powiedziałem wcześniej, jakichś obiekcji. Także 4. Jeśli chodzi o Maćka Sadloka, no to już tak dobrze go nie oceniłem, nie ocenimy, bo oceniłem go na 3. Dlaczego? Przede wszystkim, moim zdaniem, Maciek, bo są jakby dwa oblicza jego występu. Jedna jest negatywna, czyli ta strona defensywna, bo niestety zostawiał straszną autostradę. Zostawiał zawodnikom Jagiellonii. Tam po jego stronie były takie luki, bardzo łatwo dawał się ogrywać. Także no tutaj myślę, że jest dużo do poprawy. Ta strona defensywna wyglądała źle, ale w ofensywie myślę, że dawał całkiem dużo. Bo jednak gdzieś tam strzelał na bramkę. Te strzały były takie nie najgorsze. Szczerze powiem, że myślę, że ten mecz pod względem strzałów wyszedł mu lepiej niż ten cały sezon poprzedni. Te strzały były zdecydowanie lepsze. Gdyby trochę może więcej szczęścia, gorszej dyspozycji już Steinborsa, no to faktycznie można by powiedzieć, że mogłoby coś wpaść. Więc to były niezłe próby, dobre decyzje też. Te strzały były podejmowane właśnie w takich sytuacjach, gdzie właśnie gdzie tak trzeba było zagrać, po prostu tak bym proponował zagrać. Także myślę, że to na plus, no ale to się jakby działa na takiej zasadzie, że tu dajemy 3, tak? Bo jakby licząc błędy w defensywie i licząc ten niezły występek, jeśli chodzi o ofensywę, no wychodzi gdzieś mi 3. No nie chciałbym wyżej tego zawodnika oceniać. Ocenię wyżej, myślę, Meremicia, Adi Meremić, ponieważ moim zdaniem on był, ja się zdziwiłem, powiem szczerze, oglądałem właśnie po meczu Wisły, oglądałem Ligę Minus na Weszło, no i się zdziwiłem, że Meremić trafił wraz z Buksą na, że tak powiem, 11 badziewiaków, tam oni mają taką właśnie, no nie wiem, taką kategorię, takie coś, jakąś zabawę sobie urządzają w trakcie no, po kolejce, prawda? Czy później po zakończonym sezonie, czy rundzie. No, ja się z tym trochę nie zgadzałem, ponieważ uważałem, że Meremić miał całkiem dużo udanych powrotów, czystych wślizgów. Oczywiście czasem miał takie puste przeloty, tak? Takie, że popełniał błędy i troszkę źle szacował gdzieś tam te odległości, czy tor piłki, no prawda, no źle sobie to obliczył, ale moim zdaniem z niego będą ludzie i to mówię, naprawdę to może być, jest to materiał na solidnego środkowego obrońcę z możliwością grania też na lewej obronie. Także wydaje mi się, że tutaj akurat niespecjalnie przyczepiałem się tutaj do gry właśnie Adiego Meremicia, więc ja go oceniłem na plus 3. Wydaje mi się, że to jest ocena adekwatna. Myślę, że pozytywnie go odbierałem w tym spotkaniu, więc wydaje mi się, że można go tak spokojnie ocenić. Jeśli wy się nie zgadzacie, to oczywiście podejmijmy dyskusję. Dla mnie osobiście on grał całkiem przyzwoicie. Rafał Janicki, no też grał nie naj... Znaczy były momenty, kiedy on naprawdę grał w miarę spokojnie, ale też miał dużo błędów jednak w defensywie i w tej ofensywie jednak nie dawał tyle, co bym chciał, żeby dawał, bo jednak Meremić miał całkiem sporo takich fajnych wprowadzeń piłki, potrafił pójść do przodu, gdzieś to tempo gryczył, prawda? A jednak u Janickiego tego niestety nie widziałem, stąd dlatego 3. Od Janickiego też będę chciał, znaczy chcę wymagać więcej, bo jeszcze Meremiciowi to pewne rzeczy mogę tam machnąć ręką, prawda?
a jednak chciałbym, żeby Rafał Janicki grał troszkę na wyższym poziomie. Jest tu już drugi sezon, więc wymagajmy od tego zawodnika po prostu więcej. Taka jest moja opinia, ale oczywiście wasza może być inna. Ale za to Łukasz Boliga zagrał naprawdę solidne spotkanie. Oceniam go na 4, bo był wszędzie na boisku. Tam, gdzie był potrzebny. Jak był potrzebny w defensywie, to był w defensywie. Jak trzeba było, go w akcjach ofensywnych był. Była nawet taka jedna akcja na początku drugiej połowy. Oczywiście był spalony, ale fajny w ogóle, to była fajna akcja. No i Bury bardzo fajnie tam uderzył w bramkę, także strzał był taki naprawdę niezły. No, wiadomo, że to nie był strzał taki na bramkę, tak? No mówmy się, to był taki strzał przy założeniu chyba, żeby Steinberg był źle ustawiony, a był dobrze ustawiony, ale fajna próba, akcja zakończona strzałem, który szedł w bramkę i był w miarę taki groźny, tak sobie. No niestety minimalny spalony, no i nie było nawet w tej sytuacji rożnego, a szkoda. Ale naprawdę na plus. Myślę, że to jest taki Łukasz Boliga w takiej, może jeszcze nie super formie, ale takiej przyzwoitej, która może zwiastuje, że to będzie może dobry sezon tego zawodnika. Dobra, lecimy sobie dalej. Czuka. No słuchajcie, Czuka bezbarwny. To nie muszę dużo mówić. Bezbarwność tego zawodnika plus 2. Żukow, no niestety, też plus 2 i zdarzały mu się niestety błędy. Błędy wynikające z tego, że on się gubi, że jest widać pod formą i gdzieś sobie tam nie radzi, muszę powiedzieć, i to mnie troszkę martwi, bo chciałbym, żeby ten zawodnik jednak pokazywał to, co na początku rundy wiosennej, który naprawdę pod każdym aspektem nam imponował. Teraz nie mogę tego powiedzieć i jest to troszkę niepokojące, bo z tego co wiem, to kontuzji nie miał, a jednak gdzieś ten stan, który był już gdzieś tam w drugiej części rundy wiosennej, się utrzymuje i to mnie troszkę niestety martwi. I mam nadzieję, że coś się stanie, że nagle ten zawodnik będzie grał po prostu lepiej. Dobrze, dalej. Kuba Błaszczykowski. No i tutaj już możemy coś dobrego powiedzieć, ponieważ Kuba faktycznie ciągnął tę grę. No i jego oceniam na plus 4, no bo strzelił bramkę, no pewnie gdyby nie strzelił bramki, no to dostałby 4. Ale faktycznie ciągnął, gdzieś nadawał tempo gry, wiedział kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić, no ale to już wiemy o Kubie, to jest po prostu coś, co on musi nawet pokazywać. Ale co mogę docenić jeszcze u Kuby Błaszczykowskiego? Myślę, że to, że jednak mimo wszystko gdzieś tam fajna pozycja dla niego, myślę teraz, tak zwany SPO, taki środkowy pomocnik, bardziej podwieszony pod napastnika. Wydaje mi się, że oczywiście ta jakby taktyka pozwala na to, żeby on też schodził na skrzydło i to jest wszystko okej. Ale wydaje mi się, że jakby on już na skrzydło się nie do końca nadaje, dlatego że już szybkość nie ta. Więc on też już, wiadomo, że pewnie tu na Ekstraklasę by wciąż wystarczało, ale wydaje mi się, że jest to lepsze po prostu rozwiązanie i jestem ciekawy, jak to się będzie dalej rozwijało. Naprawdę jestem tego ciekawy. No w tym meczu ściągało go na skrzydło, ale tak jakby można i wydaje mi się, że próbował Kuba, aż w końcu trafił. I trafił może szczęśliwie, ale trafił i ogólnie pracował na boisku. Szkoda, że szedł tak szybko. No i niestety też pojawił się pewien incydent z Kubą Błaszczykowskim. Bo fan Jagiellonii wraz z rodziną zaczęto robić sobie z nim zdjęcia z Kubą. No i sprawa wygląda tak, że ten kibic może dostać parę lat. A druga sprawa jest taka, że Kuba będzie poddany badaniom na obecność koronawirusa. Mam nadzieję, że będzie to wynik negatywny, że tam tego wirusa w ciele Kuby nie mam, bo Kuba jest ważną postacią i troszkę, nie chcę powiedzieć, że stan zdrowia jest trochę, ale jest trochę tak, jest uzależniony od gry Wisły. Gdy Kuby nie ma, ta gra wyraźnie jest słabsza. Ale co do oceny, plus 4, bo nie wiem, czy powiedziałem, tak oceniam jego dzisiejszy występ. Dalej chyba z tego co wiem jest Savić, i tu niestety jest duże rozczarowanie.
No bo wszyscy liczyli, że ten Savage od razu wystrzeli. No okazało się, że no nie wystrzelił i no nie wystrzelił. No co wam powiem, wystrzelił, no nie wystrzelił. No, bardzo mi jest przykro z tego powodu, bo chciałbym, żeby on wystrzelił, a jest wręcz odwrotnie. No nie wiem, czego to wynika. No myślę, że troszkę nie wkomponował się jeszcze w zespół. Myślę, że tu jest duża wina Artura Skowronka, bo jednak no, dał go na skrzydło, a on na skrzydle chyba nie za bardzo dobrze się czuje. I powiem wprost, no statystyki no, świadczą o tym, że to nie był dobry występ. Pozwolicie, że tu będę zerkał, bo mam tutaj to zapisane. Liczba strat 9. Nikt nie miał więcej strat niż Savage. Tylko jeden pojedynek wygrany. Tylko jeden pojedynek na tak naprawdę 18 możliwych. To jest niepokojące i to gdzieś mnie tak szczerze mówiąc trochę martwi. Podania 67% dokładności. Tylko Buxa miał gorzej. Tylko Buxa. Także to świadczy o naprawdę już nie przeciętnym, ale złym występem tego zawodnika. Więc mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie lepiej. Na razie jest 2. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie po prostu lepiej. Silva. Pierwsza połowa niezła, aczkolwiek pojawiały się takie trochę podania za szybko, trochę niewyczekane timingowo, też błędy techniczne tego zawodnika, ale on gdzieś tam ciągnął tą grę, więc za pierwszą połowę pewnie dostałby tak 3,5, nawet 4, ale w drugiej już za dużo tych błędów technicznych, nie wytrzymał też tempa tego spotkania, szybko gdzieś zszedł z boiska, no i gdzieś też mówię, nerwowo. Czasem ten Silva za nerwowo gra w tym polu karnym i z tego biorą się, no jakby to powiedzieć, no niewykorzystane sytuacje albo niewykorzystane potencjał tych akcji, tak? Bardziej o to chodzi. No i z tego czasem robią się niebezpieczne kontry chociażby właśnie zespołu Jagiellonii. Także to jest do poprawy, żeby tu głowa zaczęła działać, bo u Silvy to jest główny problem. Umiejętności to jest jedno, ale mi się wydaje, że tutaj kwestia większa jest właśnie tej głowy, która nie działa tak, jak działać powinna. Dalej, słuchajcie, no dalej jest Aleksander Buxa, który, no nie ukrywajmy, no nie zagrał jakiegoś super meczu, nawet przeciętnie nie zagrał. No raczej tutaj duet środkowych obrońców, no trzeba powiedzieć, no Runie i Augustyn, no to będzie fajny duet. Z przykrością muszę to stwierdzić, ale to naprawdę jest mocni środkowi obrońcy. Ale cóż mogę powiedzieć, no też on nie dostał dobrych piłek, tak szczerze powiedziawszy. Te piłki były takie, bardzo dużo górnych piłek, takie piłki też raczej wyrzucającego na skrzydło, więc to nie były piłki dla Olka, no ale nie ma co też go usprawiedliwiać. On, oczywiście też pamiętajmy o tym, że to jest bardzo młody chłopiec, jeszcze 17 lat. On jest oczywiście, ma wielki potencjał, ale jeszcze trochę mu brakuje. No już wszyscy zobaczyli w nim, że to nie wiem, będzie drugi, nie wiem, drugi Frankowski. To nie, no nawet myślę, że warunki ma troszkę inne niż Tomasz Frankowski. No trzeba poczekać na efekty, aż on zacznie strzelać te bramki. On jeszcze musi fizycznie dojść do takiego poziomu, żeby on jednak ten mecz wytrzymywał, bo no w drugiej połowie już nam gasnął. Czym dalej w las, to bardzo nam gasnął. I no niestety, no efekt jest taki, jaki jest. Dawid Szot, to są już rezerwowi, ich nie oceniamy pod względem ocen. A, Buxa minus 3, jakby co. No można by było dać niżej, ale jak jakoś mówię, no troszkę młodzieżowca oceniam inaczej. Szot, słuchajcie, Dawid, no nie pokazał nic, no nie było jednego zagrania, którym by mnie urzekł, ani też jakoś tak bardzo zdenerwował, no tak bardzo przeciętnie. Także to takie wejście, no nic nie dało. Basza, no niestety potworma. Tak samo, no to samo co Żukow. Gubi się w tej grze, to wszystko timingowo jest za wolno i to po prostu później się przekłada na jego ocenę, która pewnie byłaby, jakby grał cały mecz w ten sposób, myślę między plus 2, a może 3. Także też bardzo słaby. Słaby, może przeciętny, ale na pewno nie zachwycił w tym spotkaniu. Becyraj, który no też przeciętnie, no tutaj walczył, widać, że chce, aczkolwiek no na samych chęciach chyba się w tym meczu się kończy, tak, no bo nic specjalnego nie pokazał.
Kuwelić, no wszedł za krótko, żeby go oceniać, tak samo Abramowicz, chociaż Abramowicz tam był w miarę aktywny w tej końcówce, więc z niego też może coś będzie, trzeba mieć nadzieję, tak powiem. No i tak to wygląda, pierwszy mecz 1-1, no cóż, no można oczywiście mieć jakieś tam jakiś niedosyt, bo chciałoby się pewnie, żeby ten mecz był wygrany, a on jest zremisowany, ale pamiętajcie, był to mecz wyjazdowy. Myślę, że teraz trzeba się skupić na meczu ze Śląskiem, by gdzieś tam pokazać, że jednak ten pierwszy mecz, to może nie był wypadek przy pracy, ale że gdzieś tam popracowali w tygodniu i to wygląda po prostu lepiej. Taką mam nadzieję, że tak się po prostu, kurczę, stanie, bo nie chciałbym zobaczyć drugiego takiego spotkania, że ten przywitanie sezonu na R22 będzie po prostu lepsze. Tego życzymy przede wszystkim kibicom, czyli między innymi sobie, i również piłkarzom Wisły Kraków. Tego im życzymy. Oczywiście, cóż, zapraszam Was do dyskusji w komentarzach odnośnie tego spotkania. Zobaczymy, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo zawsze tutaj pogląd zależy od punktu widzenia, więc tutaj możemy się o pewne rzeczy spierać, ale dyskusja jest, myślę, tutaj akurat w wielu przypadkach zawodników może być tutaj różnica zdań, także zobaczymy. I oprócz tego zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału. Nie wiem, czy wstawię tą kartę, jak nie zapomnę, to gdzieś tutaj będzie przekierowanie na kanał, żeby tutaj zasubskrybować, bo to gdzieś tam napędza cały czas ten kanał. Jak widzicie, moje nastroje są takie, tak trochę fajnie, że ten punkt jest, a trochę tak, kurczę, nie jestem do końca zadowolony, ale poczekajmy, te parę kolejek możemy poczekać, żeby ta gra przyszła. Dobra, kończę dzisiejszy materiał, może nie jakimś super zakończeniem, fajerwerkami, jakimś, nie wiem, bo zawsze te zakończenia różnie mi wychodzą, raz wyjdzie ok, raz wyjdzie tak średnio, więc po prostu kończę ten materiał w ten sposób, że dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia. Piona!